Panie premierze, dlaczego pan nie chce pomóc prokuraturze w sprawie wyjaśnienia afery? Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego pan nie chce pomóc prokuratorze, tylko pan broni bardzo pomagam szefa zawsze. Zlekceważył pana poruczenie. Prokuratorów i panią. Panie premierze, jak pan to ocenia? Jeżeli gdziekolwiek spotkacie telewizję Republikę, gońcie dziadygów. Dzięki ofiarności Polaków zebraliśmy pieniądze. W związku z tym postanowiliśmy, żeby wpłacić część zebranych pieniędzy właśnie na rzecz poszkodowanych. Z budżetu Prawa i Sprawiedliwości, a więc ze składek poselskich, senatorskich, przeznaczyliśmy 250 000 zł na rzecz powodzian. Poszukiwany Paweł Szopa, odnaleziony w Ameryce Południowej, uciekł tam, skąd niestety nie ma ekstradycji. W tym samym czasie Mateusz Morawiecki, a więc dobry przyjaciel Michała K. i Pawła Esz, ucieka przed odpowiedzią na pytanie, dlaczego, skoro to jego kolega, nie jest w stanie pomóc prokuraturze, mimo że tak mocno pałuje swoich wyborców informacją, że PiS jest za praworządnością. Także dzisiaj Jerzy Owsiak dosłownie zgasił, jak peta Tomasza Sakiewicza, zaapelował do ludzi wspierających WOŚ, by po prostu poganiali propagandystów ze ścieku Republika. No to na koniec pokażemy Państwu kłamstwo i cynizm Błaszczaka. Okazuje się, że to nie jest tak, iż PiS pomaga powodzianom z własnych pieniędzy inicjatywy, a z pieniędzy, które wyłudził od seniorów. Z tym, że oni myśleli, że przekazują je partii, a później okazało się, że część z nich trafi na konto Kaczyńskiego, a druga na konto powodzian. Po pierwsze jest to nielegalne, a po drugie podłe i cyniczne. Adam Wysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A my startujemy od informacji dnia, która gruchnęła z samego rana. Paweł Szopa, czyli ten słynny właściciel spółki Red is Bad, znalazł się, chyba nie są Państwo zdziwieni, że w wyniku dezynwoltury PiSu, który rzekomo zajmował się sprawą wyłudzeń w RARS, miał oczywiście czas, by uciec za granicę. Nie uciekł byle gdzie, bo wziął przykład z kolegi, że nie warto jednak zostawać w Europie. Udał się do Ameryki Południowej, doskonale wiedząc i zdając sobie sprawę z tego, że ucieka do miejsca, gdzie nie ma ekstradycji. Takich miejsc na świecie jest mało, z tym, że Szopa no dobrze trafił, bo wybrał właśnie ten kierunek w prostym celu, by móc później szantażować prokuraturę, popijając drinka na plaży, tym by dostał list żelazny, czyli możliwość wrócenia do Polski i zeznawania po to, by obciążyć na przykład ludzi Morawieckiego. To już wszystko jasne, dlaczego z takim pośpiechem tak szybko jechali do Michała K. z walizką pieniędzy po to, by go wykupić. Liczyli, że jeżeli on się nie sprzeda, no to może w jego ślad pójdzie Paweł Esz, ale ten chce wrócić i żąda listu żelaznego. W tym samym czasie Mateusz Morawiecki pałuje wyborców po głowach, wyborców PiSu oczywiście, że PiS to bardzo praworządna partia. To w takim razie, skoro tak kipią tą praworządnością, tak kipią moralnością, powstaje proste pytanie, dlaczego nie chcą pomóc śledczym w namierzeniu kolegów i po prostu namówieniu ich do tego, by ci wrócili do Polski i zeznawali, jak na pytanie o właśnie tę kwestię reaguje Morawiecki, no jak zwykle, ucieczką i parszywą gadką. Panie premierze, dlaczego pan nie chce pomóc prokuraturze w sprawie wyjaśnienia afery? Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego pan nie chce pomóc prokuratorze, tylko pan broni bardzo pomagam szefa zawsze. No ale już nie, mam 11 spotkań, nikt nie uciekł, już mam 11 spotkań z prokuratorem. Decyzję bardzo sądu pozdrawiam wszystkich, który zlekceważył pana poruczenie. Prokuratorów i panią. Panie premierze, jak pan to ocenia? Zauważcie Państwo, jak oni nie szanują nawet własnych wyborców. Wszak TVP przecież oglądają nie tylko ludzie głosujący za demokracją, ale też ci, którzy głosowali na PiS, a nie mają na przykład pieniędzy na wykupienie konwencjonalnej telewizji, takiej kablowej czy satelitarnej, więc i oni oglądają Morawieckiego. Morawiecki, wiedząc
o tym, nawet nie jest w stanie uargumentować, uciekając przed pytaniami swojej decyzji. To obuda i cynizm w najczystszej postaci. Wiem, gdzie ktoś jest, mogę wpłynąć na niego, by wyjaśnić sprawę, ale tego nie robię. Oczywiście w interesie pisowców nie jest, choć zupełnie to inaczej przedstawiają, wyjaśnić tej kwestii, bo bije ona oczywiście w ich obóz, a więc najlepiej uciąć temat i udawać, że nic się nie stało, licząc na to, że nikt z nich nie będzie zeznawał i obciążał swoich. Ja w sumie dałbym ten list żelazny temu szopie, nie wiem jak państwo, bo jest spora szansa, że facet naprawdę jest przerażony. Ten list później można cofnąć i gdyby kłamał i nie zeznawał, można go wsadzić, a tak jest wysoce prawdopodobne, że byłby w stanie obciążyć Morawieckiego. Przypomnę, jak chodzi o Mateusza, zdjęcie mu immunitetu jest kwestią jednego głosowania w Sejmie, no a jestem przekonany, że zarówno Szopa, jak i Michałka po prostu działali jako prawa ręka Morawieckiego, dzieląc się tymi apanażami równo z każdym, kto brał w tym procederze udział. A czy państwo też dalibyście Szopie list żelazny? No i jak oceniacie wystąpienie Morawieckiego? Zachęcam do napisania komentarza. Temat numer dwa dzisiaj to krótki temat, ale bardzo treściwy. No w końcu ktoś o znaczącym autorytecie jak Jerzy Owsiak powiedział, co należy robić, gdy na swojej drodze państwo czy wasi znajomi, którym opowiadacie w naszym programie, spotkają szczujnie Sakiewicza. Po pierwsze, skandalem jest to, ale o tym już mówiliśmy, że mają koncesję na nadawanie dezinformacji w dobie, gdy premier walczy z tą dezinformacją. Nawet wczoraj podczas sztabu kryzysowego padła informacja ze strony komendanta głównego policji o tym, że skala dezinformacji po prawej stronie sceny politycznej jest ogromna. Ludzie zbijają kapitał na tym, że kłamią innych powodzian po to, by klikali oni w reklamy. Tak też robi Sakiewicz. Na szczęście znalazł się Jurek Owsiak, który odpowiedział ludziom wspierającym tamtą stronę, stronę hańby, po prostu tak należy to określić. Co robić, gdy na swojej drodze spotkacie szczujnie? Jurek, w takim razie, co ty byś zrobił? Jeżeli gdziekolwiek spotkacie telewizję Republikę, gońcie, gońcie dziadygów, to zła telewizja, zła kolejna, która sączy tylko nienawiść. Nienawiść, nienawiść, nienawiść. Oczywiście należy wracać do dyskusji na temat zabrania koncesji tej szczujni, jednak pamiętajmy o tym, że nie jest to możliwe do momentu, kiedy na stanowisku szefa KRRiT stoi zabetonowany, przypomnijmy, że przez rząd PiS, Świrski, czyli były asystent Błaszczaka, ekstraordynaryjny tryb wydania koncesji, z jakim się jeszcze wcześniej nie spotykaliśmy. Koncesji na kłamanie, na hejtowanie, na szczucie, na sianie dezinformacji, na sianie nawet już nie partyjnej, a prawie że ruskiej, no po prostu ruskiej propagandy na antenie, na polskim multipleksie. Przykre jest to, że tak duża grupa ludzi, która wcześniej łączyła się chociażby pod tym wspólnym szyldem pójdźmy i pomyślmy tutaj o WOŚP-ie, naprawdę nabiera się na ten stek bzdur. Ja uważam, że wynika to po prostu z braku wykształcenia. Gdybyśmy spojrzeli na badania fokusowe, czy chociażby na multiplex, to dojdziemy do przekonania, że osoby oglądające ten ściek to ludzie często z podstawowym wykształceniem, nawet którzy nie skończyli po prostu gimnazjum czy podstawówki, bo oczekują oni najbardziej prymitywnego przekazu, takiego, jaki są w stanie przyswoić, takiego, który ktoś jak papkę włoży im do głowy i nie będzie wymagał od nich konstruktywnego lub jakiegokolwiek myślenia. Zachęcam państwa do napisania, co sądzicie o wypowiedzi Jurka Owsiaka i czy faktycznie waszym zdaniem w Polsce ten trend gonienia szczujni i propagandy będzie naprawdę widoczny. Temat numer 3. Dzisiaj to Mariusz Błaszczak i prawdziwy hit. Uwaga! PiS przekazuje 250 tysięcy złotych, czyli 3/4 mniej niż na bandytę Michała K. na Powodzian. Myśleliśmy, że przekaże je jak każdy darczyńca z własnego portfela. Państwo jak komuś pomagacie, wyciągacie z kieszeni portfel i wysyłacie jakąś część swojej wypłaty, emerytury, renty czy waszych oszczędności na jakiś szczytny cel. Tymczasem PiS okradł seniorów i te pieniądze, które zagrabił, a to nie są ich pieniądze, tylko ludzi, którzy dawali im te pieniądze, przekazuje na Powodzian, przypisując sobie bezczelnie zasługę, że są rzekomo partią otwartego serca. No
ohyda, wstręt naprawdę zbiera mnie na mdłości, gdy o tym pomyślę, ale sami zobaczcie, to wypowiedź Mariusza Błaszczaka sprzed wczoraj. Jeszcze raz powiedzieć, że z budżetu Prawa i Sprawiedliwości, a więc ze składek poselskich, senatorskich, z wpłat działaczy Prawa i Sprawiedliwości przeznaczyliśmy 250 000 zł na rzecz powodzian. I tu faktycznie mówi, no tak to brzmi, my, biedni pisowcy, sięgamy do własnej kieszeni, bierzemy z niej pieniądze i wysyłamy na powodzian. A to Mariusz Błaszczak dzisiaj o tej samej sprawie. Zdecydowaliśmy jako partia również o tym, żeby przeznaczyć pieniądze poprzez Caritas na rzecz poszkodowanych. Rozmawiałem na ten temat z liderem Prawa i Sprawiedliwości, panem premierem Jarosławem Kaczyńskim. 250 000 zł przeznaczymy na pomoc poszkodowanym. Zostaliśmy okradzeni przez nominatów z koalicji 13 grudnia w Państwowej Komisji Wyborczej z finansowania, ale dzięki ofiarności Polaków zebraliśmy pieniądze. W związku z tym postanowiliśmy, żeby wpłacić część z zebranych pieniędzy właśnie na rzecz poszkodowanych. No chyba różnica jest zauważalna. Nagle okazuje się, że my, PiS, wzięliśmy seniorom pieniądze, schowaliśmy je w naszych brudnych, napchanych kabzą kieszeni przez 8 lat i teraz obwieszczamy urbi et orbi. Rozdajemy czyjeś pieniądze, przedstawiając to tak, jakbyśmy rozdawali swoje. Czyż znacie Państwo bardziej ohydny, wstrętny przykład manipulacji i żerowania na najbiedniejszych? Bo ja nie. Jeżeli też nie znacie, to pokażcie go znajomym i udostępnijcie nasz odcinek, tak by informacja o tej różnicy poniosła się po Polsce. Na koniec zachęcam Państwa do tego, by do nas jeszcze dzisiaj zajrzeć. Ja się jeszcze nie żegnam, bo zapraszam na nasze drugie wydanie. Tuż po godzinie 13.30 znów się spotykamy na naszym kanale. Przy okazji zachęcam Państwa do kliknięcia subskrybuj nasz kanał i do polubienia naszej strony na Facebooku. Również czekpress.pl Państwo piszecie i z łatwością nas znajdziecie. Adam Bysiek, kłaniam się nisko, dobrego i spokojnego dnia. Do zobaczenia tuż po południu. Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.